Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku z cyklu Ciekawa Marka. I tym razem pod lupę bierzemy polskie kosmetyki naturalne, a mianowicie, jak widzicie po tytule, markę Creamy. Kiedy pierwszy raz wspomniałam Wam o tej marce na moim Instagramie, dostałam od Was bardzo dużo wiadomości. Polecałyście mi olejki, polecałyście mi hydrolaty, a pisałyście, że taki kosmetyk bardzo Wam się sprawdza, że bardzo lubicie markę ze względu na jej historię, filozofię, substancje aktywne, które są właśnie w formułach tych kosmetyków. I powiem Wam, że żeście mnie troszeczkę dziewczyny zaintrygowały, bo mówię, fajna marka, którą tak naprawdę znam już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz stwierdziłam, że warto o niej opowiedzieć. Co prawda Wy wiecie, że ja nie jestem osobą, która stawia tylko i wyłącznie na pielęgnację naturalną i tylko i wyłącznie pielęgnację tradycyjną. Dla mnie kosmetyki muszą być przede wszystkim skuteczne. Zwracam uwagę na wiele szczegółów, no i mówię, czas najwyższy wziąć pod lupę Creamy, także zaczynamy. Moi drodzy, historia marki Creamy jest niesamowicie ciekawa. Wspomniałam Wam już o tym, że jest to polska marka, ale uwaga, założycielka marki to Polka o haitańskich korzeniach. I tą inspirację Haiti widać tak naprawdę w każdym kroku, jeśli rozmawiamy o marce. Zarówno w produkcji kosmetyków, w substancjach, które się tam znajdują, w bazach, w samym logo, w opakowaniach. No, widać i można by było powiedzieć czuć. Mamy tutaj niesamowicie ciekawe połączenie, bo powiem Wam, że jeszcze nie spotkałam się z taką marką, która by miała no, z jednej strony polskie korzenie, a z drugiej strony zupełnie inne karaibskie korzenie. Bardzo fajna sprawa, a także mamy tutaj pierwszą taką ciekawostkę, bo kiedy Wam wspomniałam o tej marce na moim Instagramie i zapytałam się Was, zrobiłam sobie nawet taką ankietę, czy znacie historię marki, to padło dużo takich błędnych odpowiedzi, a między innymi to, że to jest całkowicie polska marka, że jest to marka któraś tam związana z jakąś inną marką, tworzy kosmetyki naturalne, ale coś tam. Więc dzisiaj postaram się rozwiać Wasze wątpliwości i właśnie jedną z nich jest między innymi to, że owszem, mamy tutaj polską markę tworzącą kosmetyki naturalne, w dodatku wegańskie, ale moi drodzy, mamy tutaj też takie bardzo inspirujące korzenie właśnie z Haiti. Kolejną ciekawostką, jeśli chodzi o markę Creamy, może być między innymi właśnie logo marki, które, powiem Wam szczerze, jest przepiękne i bardzo do mnie przemawia. Ale zwróćcie uwagę, co my tutaj w tym logo mamy, a mianowicie taki, powiedziałabym, symbol. No bo kiedy jeszcze nie zagłębiałam się w historię marki, pomyślałam sobie, że ktoś bardzo kreatywny stworzył coś fajnego, coś innego w nazwie. Ale jak się okazuje, moi drodzy, znak w logo marki jest zainspirowany boginią miłości, chyba dobrze to wymówię, Wewe, mam taką nadzieję, i to jest bardzo ciekawa sprawa, czyli to jednak nie grafik, który wymyślił sobie jakieś tam logo, ale zobaczcie, oprócz tego, że mamy właścicielkę marki, która jest Polką o haitańskich korzeniach, to tak naprawdę na każdym kroku, jeśli chodzi o produkty marki Creamy, widzimy tą inspirację Haiti, na przykład między innymi w logo. Ale druga ważna informacja jest też taka, że bazą większości tych produktów jest, uwaga, olej moringa. A olej moringa jest pozyskiwany właśnie z drzewa moringa, które nazywane jest drzewem długowieczności i znajduje się, uwaga, na Haiti. Jest to bardzo drogocenny, wspaniały olej, który posiada niesamowite właściwości, między innymi dla naszej skóry. Więc kolejna ciekawostka związana z Haiti. Nie dość, że mamy właścicielkę, nie dość, że mamy w logo symbol bogini miłości, to mamy również bazę, drogocenny, wspaniały olej moringa, który znajduje się w produktach marki Creamy. Moi drodzy, ważną kwestią jest również to, na co stawia marka. I to zauważycie nie tylko w filozofii marki, w produktach, w recepturach, ale właśnie przede wszystkim w tym, że marka dba o środowisko. Marka idzie w duchu less waste, do tego zaraz jeszcze przejdziemy, co widać w opakowaniach,
ale również marka dba o taki właśnie minimalizm, stawia na trzyetapową pielęgnację i stawia właśnie na produkty, które będą dobre dla naszej skóry, będą sprawiały, że skóra będzie zdrowa i piękna, ale też produkty, które zadbają o nas tak jakby wewnętrznie i duchowo, ze względu na to, co mamy w ofercie marki, ale również te zapachy, które towarzyszą właśnie tym produktom, no i przede wszystkim działanie. Dla marki Creamy jest bardzo ważna jakość. Jakość surowców, jakość tych produktów. Marka stawia na to, żeby substancje, które znajdują się w kosmetykach Creamy, w formułach marki Creamy, były przede wszystkim pochodzenia roślinnego, żeby były naturalne, certyfikowane, żeby ta jakość była naprawdę bardzo dobra, były wysokie stężenia, ale też wysokie dawki tych substancji, przez co działanie bardzo, bardzo efektywne. Oczywiście formuły tworzą też specjaliści z doświadczeniem, wieloletnim doświadczeniem na wysokich, powiedziałabym, stanowiskach, czyli tak naprawdę osoby, które znają się na tym, co robią, co tworzą. Ale jeśli z drugiej strony przyjrzymy się temu, co znajduje się właśnie w tych formułach, to na pewno zwrócicie uwagę, patrząc na INCI, że w składach tych kosmetyków nie ma żadnych sztucznych substancji zapachowych. Wszystko to, jeśli są jakieś zapachy, są to zapachy pochodzenia roślinnego. Druga ważna sprawa, nie ma w składach żadnych kontrowersyjnych substancji, jakichś kontrowersyjnych konserwantów. Owszem, w preparatach marki Creamy, nie we wszystkich, bo to też jest zaznaczone na stronie, gdzie jaki preparat posiada konserwanty. Nawet jeśli nie znacie tych konserwantów, to są takie informacje na stronie. I te konserwanty, które znajdują się w produktach marki Creamy, również są to konserwanty, które zostały zaakceptowane przez EcoCert. Czyli takie, które można spokojnie stosować w preparatach naturalnych, w pielęgnacji naturalnej. I są to też takie konserwanty, które mają zminimalizować, jakby wam to wytłumaczyć, są to konserwanty, które spokojnie mogą być stosowane w przypadku skór wrażliwych. Jak wiecie, ja jestem osobą posiadającą skórę wrażliwą, dlatego też zwracam bardzo dużą uwagę na to, jakie kosmetyki naturalne znajdują się w mojej pielęgnacji, po jakie sięgam. Właśnie przez to, żeby zminimalizować efekt podrażnienia, efekt zaczerwienienia na mojej skórze, żeby to się po prostu nie pojawiło. A niestety tak się składa, że bardzo wiele kosmetyków naturalnych powoduje właśnie ten efekt uczulenia, efekt podrażnienia na mojej skórze. I jak przyjrzymy się składom właśnie tych kosmetyków od marki Creamy, to zobaczycie, że właśnie nie ma substancji zapachowych, które mają mają te właściwości alergenne, nie ma tych konserwantów, które też mogłyby w jakiś sposób naszą skórę uczulać, nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, których moglibyście się obawiać. No i teraz przejdziemy do kolejnej kwestii, którą już gdzieś tam wcześniej poruszyłam, a mianowicie tego less waste. To jest kolejna ważna kwestia, na którą należy zwrócić w omawianiu właśnie tej marki, bo to widać na każdym kroku. Oprócz tego, że mamy bardzo ciekawą historię marki, mamy te powiązania z Haiti, to mamy te fajne substancje aktywne, mamy te substancje pochodzenia roślinnego, to moi drodzy, musicie zwrócić również uwagę na to, jak przygotowane są produkty marki Creamy. Zacznijmy od najważniejszej kwestii, a mianowicie takiej, że butelki są szklane. Butelki, wszystkie opakowania są szklane. I jak wiecie, no szkło na pewno będzie droższe niż plastik, ale szkło jest zdecydowanie bardziej ekologiczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wszystkie tutaj te naklejki, takie właśnie etykiety, wykonane są oczywiście z papieru. Pipety szklane, kartoniki, w które są pakowane produkty, wszystko ekologiczne. Słuchajcie, jak produkty marki przyszły do mnie do domu, to oczywiście były zapakowane w karton, wszystko było, nie było żadnej w ogóle, słuchajcie, folii aluminiowej, w ogóle nie mamy o tym mowy. Wszystko ekologiczne, naturalne, to co nadaje się do recyklingu i na to właśnie stawia marka. Dodam więcej, opakowania marki Creamy są to opakowania zwrotne.
czyli możecie je marce zwrócić, z czego później macie bardzo ciekawe bonusy. I jeszcze, uwaga, za zwrot tych opakowań marka tam je specjalnie przetwarza, wykorzystuje, ale też przeznacza pieniążki na pewną fundację. W ogóle to macie całą tą historię Less Waste, cały ten dział odnośnie właśnie opakowań, na to, co marka stawia, na ten minimalizm, mniej śmieci, ale minimalizm również pielęgnacji, macie bardzo ciekawie opisane na stronie marki. Tam jest nawet kilka artykułów, które powiem Wam, że sama czytając je niesamowicie się wkręciłam, bo zawierają bardzo dużą dawkę informacji, informacji związanych właśnie z ekologią, dbałością o środowisko, o tym jak marka o to dba, jak wykorzystuje, jak tworzy swoje produkty, na co zwraca uwagę. Polecam Wam szczególnie poczytać sobie te artykuły, a zwłaszcza te, które dotyczą również zwrotu opakowań Creamy, bo może Was to niesamowicie zainteresować, zaciekawić. I jeśli Wy właśnie jesteście takimi osobami, które zwracają uwagę na tę ekologię, zwracają na to, żeby tych śmieci było mniej, żeby te kosmetyki też szły w tym duchu właśnie takim, powiedziałabym, zdrowym, nie tylko dla naszej skóry, ale zdrowym również dla naszego środowiska, to warto się tym zainteresować. Wspomniałam Wam również o tym, że marka stawia nie tylko na minimalizm, jeśli chodzi o produkty, ale stawia również minimalizm na pielęgnacji i wyznaje taką zasadę trzech kroków. Oczyszczanie, tonizacja i odżywienie, regeneracja naszej skóry i tutaj znajdują się w tych trzech krokach różne preparaty. Do oczyszczania, no oczywiście mamy preparaty oczyszczające, do tonizacji mamy hydrolaty i esencje, no i odżywienie mamy serum, mamy olejki, mamy kremy. Mamy również w ofercie marki zestawy, mamy również zestawy próbek. Zaraz przejdziemy do strony internetowej i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o stronę internetową, to jestem absolutnie pod wrażeniem. Zaraz Wam powiem dlaczego. W każdym razie ta filozofia, słuchajcie, tych trzech kroków bardzo do mnie przemawia, bo widać, że marka, tworząc swoje produkty, wkłada bardzo duże serce w to, żeby właśnie te produkty były fajnie dopasowane do typu naszej skóry, działały efektywnie, miały fajne substancje aktywne w składach, ale żeby ta pielęgnacja była dopasowana do naszych potrzeb, czyli to, co jest najważniejsze tak naprawdę, regularne, dobre oczyszczanie naszej skóry, ta tonizacja naszej skóry i przywracanie jej odpowiedniego pH i przygotowanie skóry na przyjęcie substancji aktywnych z kolejnych produktów, no i właśnie kolejne produkty, które będą dawały to naszej skórze, co jest jej potrzebne w danym momencie i w danej chwili. No i teraz zatrzymajmy się przy stronie internetowej, bo jak wiecie, ja zwracam uwagę na wiele szczegółów przy analizie każdej marki. Powiedziałam Wam już o filozofii, o działaniach, o historii marki, troszkę o substancjach aktywnych. No to skupmy się na tym, co widzimy wizualnie, kiedy patrzymy na markę Creamy. Zacznę może od tego, jaki mamy design. Opakowania, jak widzicie, mamy biało-czarne, ale tutaj, jak sobie rozciągniemy tą etykietkę, to mamy też troszkę, powiedziałabym, sztuki, co jest bardzo ciekawe. W ogóle dla mnie taki design, z jednej strony prosty, ale z drugiej strony bardzo ładnie przemyślany, można by było też powiedzieć, że trochę luksusowy, kiedy popatrzymy, no zobaczcie na przykład, jak wykonane są przepięknie te końcówki pipet. Zobaczcie. No. Co Wy na to? Dla mnie troszeczkę, powiedziałabym, właśnie taki luksusowy. Z jednej strony mamy proste etykiety, proste opakowania, prosty design, przepiękne logo, ale z drugiej strony mamy też oczywiście grawer na opakowaniach, gdzie mamy pojemność, gdzie mamy informacje o stronie, gdzie mamy wszystkie najważniejsze informacje, które są nam potrzebne. Nawet kiedy popatrzymy sobie, zobaczcie, na słoiczek opakowania kremu, to też mamy szkło, też mamy kody tutaj kreskowe. No mamy wszystko dopracowane, tak powiedziałabym, na tip-top. A strona internetowa to już jest w ogóle wisienka na torcie. Już dawno, powiem Wam, nie widziałam tak fajnie przygotowanej strony internetowej i widać, że jest ona bardzo przemyślana. Zakładając to, że ten design strony jest
bardzo taki kompatybilny z opakowaniami, właśnie jeśli chodzi o markę Creamy, to nawet wchodząc sobie w poszczególne rubryki, przeglądając jak to wszystko jest ładnie przygotowane, posegregowane, poruszanie się na takiej stronie, to jest niesamowita przyjemność dla klienta. Mamy oczywiście opcję sklepu internetowego, w którym znajdują się wszystkie produkty posegregowane odnośnie różnych grup, etapów pielęgnacji, ale również działania tych kosmetyków. Każdy kosmetyk jest bardzo dobrze opisany. Oprócz zdjęcia tego produktu mamy wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, dla kogo, jak działa. Mamy skład, uwaga, mamy podany skład INSI prawidłowo, tak jak występuje na opakowaniach, a jeszcze pod nim mamy przetłumaczone, co dokładnie w tym składzie się znajduje. Czyli dla osób, które kompletnie nie mają zielonego pojęcia o tym, jak czytać składy, co to za substancje, marka nam jeszcze dodatkowo te składy tłumaczy, więc możemy się zorientować, co to za ekstrakt, co to za woda, co to za olejek, czy jakakolwiek inna substancja, która tworzy formułę. Mamy informacje o przydatności, informacje o wydajności. Mamy pod każdym produktem opinie klientów, więc możemy sobie też poczytać i zobaczyć, jakie opinie zbiera dany produkt i jak wypowiadają się inni, którzy już oczywiście te kosmetyki przetestowali. To, na co ja jeszcze zwróciłam uwagę, to również to, że mamy taką zakładkę dobierz kosmetyki i możemy sobie, wypełniając poszczególne kroki w ankiecie, dobrać odpowiednie preparaty dla nas, pod naszym kątem. To jest świetna sprawa, zwłaszcza kiedy nie wiemy, na który kosmetyk postawić, a jest ich dosyć sporo, więc to zawsze nam ułatwi, słuchajcie, jakieś rozwiązanie. Dodatkowo też mamy opcję zestawów, czyli połączeń różnych kosmetyków w różnych kombinacjach, które też bardzo fajnie wychodzą cenowo, więc dla kogoś, kto chciałby na przykład postawić na dwa preparaty, już mamy jakąś opcję takiego zestawu i możemy za jednym zamachem kupić sobie fajnie dobrane formuły, substancje aktywne i też właśnie kosmetyki. Mamy, słuchajcie, zestaw próbek. Więc jeśli chcecie w ogóle przetestować kosmetyki marki Creamy, zanim je sobie jeszcze kupicie, to może warto właśnie postawić na taki zestaw próbek, ale też na to, na co zwróciłam uwagę, mamy kosmetyki w różnych pojemnościach. Oczywiście nie wszystkie, tak? Ale na przykład jeśli chodzi o olejki czy serum, możemy zacząć od tej mniejszej pojemności, a potem przejść do tej tradycyjnej, standardowej pojemności. Ceny kosmetyków marki Creamy, przeglądając właśnie na stronie, powiem wam, że nie są wysokie. Ja bym powiedziała, że w porównaniu do tego, co nam daje marka, co nam oferuje marka, jakie mamy substancje aktywne, działanie, całą filozofię marki, opakowania właśnie szklane, to, że możemy te opakowania zwrócić, to powiem wam, że wcale nie są wysokie te ceny, bo mamy tam cenę od 30 zł w górę, chyba najdroższy produkt jest to właśnie esencja marki Creamy, która kosztuje około tam 150 zł, oczywiście zestawy będą wychodziły więcej, no ale tutaj też musicie założyć to, że mamy tutaj kilka produktów, tak? Patrząc na to, jakie są ceny tych kosmetyków, moim zdaniem one są naprawdę dobre w porównaniu na przykład do innych kosmetyków naturalnych, które mają czasem bardzo wysokie ceny, albo też do kosmetyków naturalnych, które zakładamy, że są pakowane w opakowania plastikowe, które są zdecydowanie tańsze. Mamy mniejszą ilość substancji aktywnych, więc zobaczcie, cenowo wychodzi to naprawdę dobrze. Ale jest jeszcze jedna kwestia, na którą zwróciłam uwagę, przeglądając stronę internetową marki, która bardzo, słuchajcie, bardzo przypadła mi do gustu, a mianowicie to, że na stronie mamy rozbudowaną rubrykę artykułów. Artykułów, gdzie możemy sobie poczytać zarówno o samej marce, o substancjach aktywnych, o krokach pielęgnacyjnych, gdzie marka obala różnego rodzaju mity związane z pielęgnacją naturalną, gdzie możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat właśnie tego ruchu Less Waste, gdzie możemy poczytać o tym, jak marka o to dba, jakie fundacje wspiera, na co przeznacza swoje pieniądze, jak wykorzystuje opakowania. Jeszcze nie przeczytałam wszystkich artykułów na stronie, ale powiem wam, że to był taki, czytam jeden, za chwilę chcę wejść w następny. Tytuły tych artykułów bardzo do mnie przemawiają, a jak osoba, która tworzy bloga, pisze bloga, zwróciłam też uwagę na to, że te artykuły są niesamowicie merytorycznie przygotowane i to jest dla mnie ogromny plus, jeśli chodzi o markę. Także widzicie, świetna strona internetowa, bardzo fajnie opracowana,
ogromna dawka wiedzy i informacji, które znajdziecie na stronie Creamy. No, moi drodzy, gdybym miała tak podsumować już w tej chwili markę Creamy, to bym powiedziała wow. Naprawdę rzadko spotyka się tak dopracowane marki, zwłaszcza marki polskie, marki, które tworzą kosmetyki naturalne, które chcą coś przekazać nam, chcą, żebyśmy się też poczuli wyjątkowo stosując te kosmetyki, ale wydając również nasze pieniądze na te kosmetyki, tak? Żebyśmy mieli coś w domu, co jest wartościowe, coś, co będzie fajnie działało, coś, co mamy takie poczucie, że jest dobre dla naszego środowiska, dla naszego zdrowia, dla naszej skóry, że ładnie wygląda, że się to fajnie prezentuje, że te pieniądze, które przeznaczyliśmy na te kosmetyki, to są dobrze wydane pieniądze. Ależ się rozgadałam, ale słuchajcie, wy wiecie, że jak odkrywam jakąś perełkę kosmetyczną, to mogłabym o niej gadać godzinami. Ale teraz przejdźmy do jeszcze jednej kwestii związanej z kosmetykami. Powiem wam, co ja sobie w ostatnim czasie przetestowałam, co się u mnie najfajniej sprawdziło i na co zwróciłam uwagę. I tak, w mojej pielęgnacji pojawiły się 2 produkty w sprayu, w szklanych opakowaniach, w sprayach. Mamy tutaj nawilżająco tonizującą esencję, o której zrobiłam wam już oddzielny materiał w top 5 esencji i tam wypowiadałam się szerzej na temat tego produktu. Oczywiście zostawię wam link do filmu w opisie. Mam hydrolat z opuncji figowej. Mam również zachwalany przez was olejek do mycia twarzy i demakijażu Moringa Pure. Mam serum Marula, trzeci krok odżywienie. I mam również krem My Fusion. I może zacznę od olejku Moringa, czyli tak jak powiedziałam wam, tego produktu, który u was fantastycznie się sprawdza. Ja nie do końca jestem zastosowaniem olejów, ponieważ posiadam skórę mieszaną, ale ten olejek, to macie rację, to jest cudo. To jest po prostu cudo. I to, jak on jest opisany na stronie marki, to jest prawda. Co my mamy w składzie tego produktu? Uwaga! Olej z nasion moringi, olej ze słodkich migdałów i emulgator pochodzenia naturalnego. I tak, moi drodzy, prosty skład, bardzo delikatny, przepiękny zapach. Fajnie ten olejek się rozprowadza. On nie ma takiej konsystencji ciężkiej. Super na skórze pracuje, takiej brudnej skórze, no bo mówimy tutaj o demakijażu. Więc w tym pierwszym kroku demakijażu naprawdę bardzo fajnie wszystko nam rozpuszcza. Wszystko jesteście w stanie wymasować. Przetestowałam olejek również na rzęsy. Bardzo ładnie rozpuszcza tusz do rzęs. Oczywiście tutaj musicie troszeczkę poczekać, bo delikatnie smarować sobie te rzęsy, żeby też rozpuścić ten tusz. Wiadomo, będziecie mieć tutaj ten efekt pandy, no bo mówimy tutaj o olejku i ciemnym tuszu do rzęs, ale potem ściągacie wacikiem namoczonym wodą, wszystko pięknie schodzi. Nie ma mowy o podrażnieniu oczu, nie ma mowy o takim zamgleniu dziwnym, takim wiecie, czasami to się zdarza przy okazji stosowania na przykład balsamów do demakijażu oka. Pięknie wszystko schodzi ze skóry, nie ma podrażnienia, nie ma takiego ściągnięcia i napięcia skóry. Wow, bardzo fajny olejek i nie dziwię się, że tak wam przypadł do gustu. Stosowałam również ten olejek w tym drugim kroku oczyszczania skóry. Przetestowałam go na różne sposoby. Jestem już prawie na wykończeniu i powiem wam, że naprawdę bardzo ten olejek przypadł mi do gustu i dzisiaj wam go szczególnie polecam. Zwłaszcza jeśli jesteście takimi osobami, które uwielbiają oleje w swojej pielęgnacji, stawiacie właśnie na tego typu produkty. Lubicie olejki takie oczyszczające w tym pierwszym kroku, czasami nawet w drugim kroku demakijażu, to na pewno będzie produkt dla was. Moi drodzy, na temat esencji nie będę się dzisiaj wypowiadać, ponieważ zrobiłam oddzielny film na ten temat, ale tutaj muszę również podkreślić, to jest drogi produkt, ale jest wart zakupu.
bo naprawdę ma bardzo fajny skład, bardzo fajne substancje aktywne i rzeczywiście rozpylając go na skórze możemy albo zrezygnować z hydrolatu czy z toniku i zastąpić go właśnie taką esencją, albo też zastosować ją jako dopełnienie po toniku, żeby ta skóra jeszcze dodatkowo przyjęła fajne takie właśnie substancje tonizujące, regulujące, nawilżające. Fajny produkt, bardzo wydajny, opakowanie świetne, nie miałam żadnych problemów z aplikacją, także to jest też produkt, po który warto sięgnąć. Tak jak mówię, ja już Wam o niej opowiadałam. No i następny to będzie hydrolat. Hydrolat z opuncji figowej, postawiłam na ten hydrolat, ponieważ on jest fajnie dopasowany właśnie do mojej skóry, mieszanej i wrażliwej. Co mamy w składzie właśnie tego hydrolatu? No przede wszystkim mamy tutaj hydrolat z owoców opuncji figowej i mamy dwa konserwanty plus wodę. Zwróćcie uwagę, że marka na swojej stronie bardzo fajnie to opisuje, czyli mamy konserwanty i składniki wspomagające, które otrzymały odpowiednie certyfikaty, ale mamy również podaną zawartość procentową wody, która jest niewielka. I przez to, że właśnie między innymi opuncja fikowa posiada właściwości tonizujące, ten hydrolat, możemy spokojnie używać go na przykład zamiast toniku. Też bardzo tak delikatnie pachnie, bardzo delikatnie, powiedziałabym, lekko ziołowo, ale ten zapach momentalnie się ze skóry ulatnia, fajnie rozprowadza, bo znowu mamy opakowanie z atomizerem, więc rozpylamy sobie na naszej skórze. Zero podrażnienia, zero szczypania, zero pieczenia, nic, kompletnie nic i rzeczywiście ta skóra w dotyku przyjemna, gotowa na przyjęcie kolejnych substancji aktywnych. Moi drodzy, kolejny produkt, czyli serum Marula. Trzeci krok, odżywienie, piękna buteleczka, znowu w tym samym cudownym designie. Co mamy w składzie tego olejku, tego serum? Mamy tutaj przede wszystkim olej z nasion moringi, olej z owoców dzikiej róży, olej z nasion maruli, olej z nasion konopi siewnych, olejową witaminę C, witaminę E, olej z nasion słonecznika, koenzym Q10. Mamy kolejne świetne substancje aktywne. Zwróćcie uwagę na to, że mamy również podaną procentową zawartość witaminy C, czyli 5% olejowej witaminy C, bardzo wysokie stężenie. Będzie działanie przeciwzmarszczkowe, będzie działanie odżywiające, będzie działanie regulujące, działanie też powiedziałabym nawilżające, rozświetlające, antyoksydanty, cudowny produkt. I teraz tak, tutaj mamy serum w formie olejowej, więc zaznaczam, w przypadku skór tłustych nie do końca ten produkt może Wam się spodobać właśnie ze względu na swoją formułę. Ja jako posiadaczka skóry mieszanej stosowałam to serum w wieczornej pielęgnacji, bo na dzień jest ono dla mnie zdecydowanie za ciężkie. Za długo się wchłania, zostawia ten taki efekt właśnie tej takiej olejowej powłoczki. Ale słuchajcie, ja sobie po to serum sięgałam właśnie w wieczornej pielęgnacji, po aplikacji jeszcze dodatkowo wmasowywałam w skórę, czyli robiłam po prostu masaż. Przepiękny zapach, co prawda formuła taka żółtawa, niech Was to absolutnie nie zrazi. Ten zapach umila cały proces aplikacji i ja to serum potraktowałam jako takie spa dla mojej skóry. Bo jak wiecie, pielęgnacja ma nam sprawiać przyjemność. To nie ma być dla nas coś strasznego, to ma sprawiać nam przyjemność. I właśnie wmasowywanie tego serum w skórę, później go zostawiałam, a rano moja skóra była pięknie rozświetlona, napięta, właśnie taka odżywiona, aż nawet mi się nie chciało jej myć, słuchajcie, bo to było tak ładne, taki blask, właśnie to rozpromienienie na skórze, coś wspaniałego. Kolejny produkt, który mogę Wam polecić z czystym sumieniem. I na zakończenie krem. Krem My Fusion, czyli też trzeci krok jak odżywienie. Co prawda marka informuje nas o tym, że jest to lekki krem nawilżający do twarzy na dzień, do codziennej pielęgnacji skóry normalnej, mieszanej i zmęczonej. Moim zdaniem ta konsystencja nie jest taka lekka. Ona jest bardziej, powiedziałabym, odżywcza. I w przypadku mojej skóry mieszanej zdecydowanie ten produkt lepiej sprawdza się w wieczornej pielęgnacji. Dla mnie jest troszkę za ciężki.
No, może gdybym sięgnęła po niego zimą, kiedy moja skóra potrzebuje takiego dodatkowego nawilżenia i stosowała go w porannej pielęgnacji, to byłoby trochę inaczej. Ale teraz w tym okresie wiosenno-letnim dla mnie w porannej pielęgnacji jest za ciężki. Jest zbyt treściwy, zbyt odżywczy. Ale za to wieczornej pielęgnacji bardzo fajnie się sprawdza. Stosowałam go z różnymi preparatami, z serum z kwasem hialuronowym, z serum odżywczym, z ceramidami i tak dalej. Nie sprawiał mi żadnych problemów. W takim sensie, że się nic nie rolowało, wszystkie formuły bardzo fajnie się włączyły, nie doszło do żadnego podrażnienia, zaczerwienienia. Dla mnie, w przypadku mojej skóry mieszanej, ten krem wchłania się stopniowo. To nie jest szybkie wchłanianie, ale tak jak powiedziałam, właśnie ze względu na tę konsystencję, ma bardzo przyjemny, taki bardzo delikatny, naturalny zapach i jest wydajny. Jest na pewno wydajny, bo odrobina tego kremu wystarczy nam na nałożenie na całej skórze. Oczywiście, jeśli chcecie taki efekt bardziej intensywnego nawilżenia, no to wtedy nałóżcie sobie go trochę więcej, albo potraktujcie nawet jako taką maskę dla waszej skóry, i zobaczycie, że skóra bardzo fajnie będzie go przyjmować. Natomiast jeśli zdecydujecie się na przykład na codzienną pielęgnację, poranną pielęgnację, no to tutaj już bym była ostrożna, właśnie jeśli chodzi o aplikację i ilość nakładania tego produktu, natomiast uważam, że jest on bardzo dobry. Gdybym dzisiaj miała podsumować wszystkie te produkty, które przetestowałam, który z nich według mnie jest the best, to zdecydowanie powiedziałabym, że olejek do mycia twarzy na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu, no i tutaj mamy problem. Na drugim miejscu dałabym hydrolat, esencję i serum. I na trzecim miejscu krem. Tak, moi drodzy, genialna marka. Marka, gdzie można by było powiedzieć wow. Widać dopracowanie w każdym szczególe. Na stronie internetowej, w designie marki, w historii, w tym, co chce nam przekazać, w kompozycji, jakie mamy formuły, w składach INCI, w substancjach aktywnych. Naprawdę, moim zdaniem, jest to kolejna nasza polska perełka na rynku, naszym rynku kosmetycznym, na którą warto zwrócić uwagę. Zwłaszcza jeśli jesteście osobami, które jednak stawiają na pielęgnację naturalną. I dla Was bardzo ważne jest to, co dzisiaj powiedziałam. Te wszystkie wskazówki, te wszystkie szczegóły, które dzisiaj wymieniłam, są dla Was bardzo istotne. Creamy będzie marką dla Was. Ale mimo wszystko uważam, że nawet jeżeli jesteście osobami, które nie stawiają tylko i wyłącznie na pielęgnację naturalną, warto zainteresować się tą marką. To nie jest marka, która jest gdzieś tam bardzo popularna w mediach społecznościowych, na YouTubie i tak dalej. A szkoda, bo zasługuje na tę popularność. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I mam nadzieję, że osoby, które korzystają z tej pielęgnacji naturalnej i nie tylko, które interesują się pielęgnacją, będą szerzej mówić o tej marce. Bo ceny bardzo dobre w stosunku do jakości, świetne składy i naprawdę marka godna zaufania. Moi drodzy, właśnie tym takim podsumowaniem, tym kończącym akcentem, chcę Wam bardzo podziękować za to, że wytrwaliście do końca i obejrzeliście cały film. I dzisiaj razem ze mną poznaliście albo zapoznaliście się lepiej z marką Creamy. Jestem ciekawa, czy znacie te kosmetyki, czy po nie sięgacie, który jest waszym ulubionym, który u was bardzo dobrze się sprawdził, albo też i nie, który u was się nie sprawdził, co was rozczarowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie w opisie. Wszystkie informacje na temat marki również znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!